Witajcie drodzy telewidzowie. Dom pod tulipanowcem pnie się do góry, chociaż tego jeszcze nie widać. Jest luty, 6 albo 7, już nie pamiętam. I jest jakieś 5-6 stopni, słoneczko. Wziąłem już, zamiotłem całą ławę fundamentową dokładnie ze wszystkich stron. No i za moment będę się brał za rozrabianie tej masy bitumicznej, tego dysperbitu. Najpierw będę robił ten podkład, czyli pół na pół będę rozrabiał z wodą. No i spróbujemy to dzisiaj wysmarować. Jest około 12 w południe, więc przy dobrych wiatrach się to uda. Trzymajcie kciuki. No a tą masę mam taką, która się nazywa dysporbit, a nie dysperbit. Nie wiem, dlaczego tak ją nazywam. No i jak widzicie, między innymi podposadzkowe izolacje piwnic, garaży, tarasów, gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu z wodą. No tak też będę robił. Tu jest jeszcze info, sobie znalazłem przy aplikacji, przy przygotowaniu podłoża, że temperatura musi być 5 stopni. Gdzieś tu jest napisane, już mi się teraz nie chce dokładnie tego czytać, bo wcześniej to czytałem sporo tych liter. No i tak wezmę do tego wiaderka obi, tak to robi. Naleję sobie połówkę. Spróbuję to wydostać. Z tego co widzę, będzie taka trochę sztywna ta masa. No i potem z wodą pół na pół. No i taka masa. Zobaczcie, taki glucior. No i trochę się z wodą rozrabia. Nawet przyzwoicie. Ja tam napisane jest, żeby to robić tym takim mieszadłem wolnym, ale nie wziąłem tego dzisiaj. Więc sobie poradzę patykiem. Nie powinno być problemu. Czuję już pod tym kijaszkiem, że to się dosyć przyzwoicie rozdrabnia, więc będzie ok. A wodę, wyobraźcie sobie, złapałem sobie z roztopów. Całą beczkę mam taką, nie wiem ile tam litrów, ale sporo. Ze 150 może nie, ze 100 będzie. No i prawie cała ta beczka z topiącego się śniegu udało mi się nałapać. Wiadomo, że jest to rozwiązanie tylko takie doraźne, bo przecież jak zacznę murować, no to przecież tego śniegu nie wystarczy, zresztą nie ma go już nawet w ogóle. Także będę musiał, nie chciał doprowadzić kawałek wody od sąsiada. Kolega po swojej budowie dał mi takie węże, ale u niego ten dystans od jego sąsiada był krótszy. Także będę musiał jeszcze za 30 metrów tego węża dokupić. No mam gdzieś 60 metrów, a potrzeba mi będzie z 90 do setki, także może nawet i 40 metrów trzeba będzie dokupić, żeby swobodnie operować. No ale to już nie są jakieś wielkie koszty. No i zobaczcie, pięknie się to rozrobiło. Nie ma co zwlekać, biorę to na ławę. Pędzelek. I dziabiemy. No i zobaczcie, robota to bardzo przyjemna. Parę minut i już spory kawałek obmalowany. Tutaj staram się w te wszystkie takie szczelinki mocno wpakować tą masę. Jest bardzo płynna, więc nie stwarza to żadnego problemu. A wiadomo, że później pójdzie jeszcze ta docelowa masa, ale już będą pierwsze koty za płot, pierwsze zabezpieczenie. Pokażę wam później, jak już zrobię więcej, bo teraz to taki początek i cały czas to samo. I to samo, więc na razie zrobię cięcie. No i po mniej więcej godzinie jestem na ukończeniu. I zobaczcie, z takiego 10-litrowego wiaderka, obi tak to robi, pół na pół
i ta masa gruntująca starczyła praktycznie na całą ławę fundamentową, oprócz dosłownie 2 metrów. Także nie wiem, nie będę już chyba dorabiał, tylko po prostu maznę taką zwykłą z tej większej paczki, no bo chyba nie ma sensu tego tak rozrabiać. No, z tej strony już tak taką dobrą sprawę obsycha. Jest gdzieś godzina upłynęła od malowania, więc chyba trochę za wcześnie, żeby wchodzić z drugą warstwą. I no, liczę na to, że prognoza jutro będzie równie fajna jak dzisiaj i będę mógł sobie to dokończyć. Także fajnie wyszło, ładnie się rozprowadza. Mam taki pędzel z włosiem takim syntetycznym, no i fajnie się to też sprawdza, nie gubią się te włosy za bardzo. Taki też kupiony w Obi za dosłownie kilka złotych. Także tyle chyba na ten moment i trzymajcie się, pokażę wam jeszcze tylko za moment, jak skończę całość. No i koniec, dołożyłem tylko takiego jednego, bo kijaszka trochę nałożyłem na niego, kropelka wody rozmieszałem, jednak nie tą czystą masą, tylko właśnie taką gruntującą zrobiłem i już tutaj jest zamknięte. No i na dzisiaj chyba tyle, odczekam tak jak mówiłem do jutra, co by to lekko związało, może nie związało, tylko wyschło. I jutro już polecę całość ławy fundamentowej tym sporbitem, czy jak się to tam nazywa, już bez rozcieńczania, tylko aby rozrobię to trochę i będę malował. Mam pozostało tego jeszcze jakieś, nie wiem, no z 15 kg na pewno, także powinno wydać. Byle tylko pogoda była taka jak dzisiaj, no dzisiaj to jest jak złoto. Nie będę malował tego drugi raz od razu, bo nie ma sensu. Żeby nie było jakichś defektów technologicznych później. Tak sobie myślę. Także tyle na ten moment. Trzymajcie się ciepło. Nie wahajcie się robić swoich inwestycji samemu. Każdy amator, jak tylko trochę ma chęci, jest w stanie zrobić wiele, zrobić to, co chce. Także ja trzymam za was kciuki, wytrzymajcie za mnie i cześć. Witajcie w kolejny dzień. Dzisiaj będę kontynuował nakładanie tej masy hydroizolacyjnej na ławy fundamentowej, na ławy fundamentowe. Wczoraj robiłem gruntowanie, a dzisiaj już nałożę tą warstwę docelową. Wymieszałem sobie, sam byłem tym mieszadłem wolnoobrotowym. Kij się sprawdził, jest ok. Także powoli do boju. Trochę muszę odmieść, widzę, że się wzięło, zrobiło. Troszkę piasku spadło. Ale to nic, zaraz cioteczkę biorę i działam. No i początek smarowania. Temperaturę mam taką 4 stopnie, więc o 1 stopień niżej niż powinno być. No ale myślę, że się zaraz ociepli. Jest dosyć wcześnie. Tutaj jeszcze jest to miejsce jest zacienione. No i tak ładnie się to rozprowadza. No i liczę na to, że zacznie to ładnie wiązać. No i lada moment będę rozkładał już tą papę, żeby wystartować wreszcie z budową bloczków. Jechałem teraz na działkę i dosyć niedaleko widzę, że budowa w już mają 3 warstwy bloczków zrobionych, także myślę, że ja spokojnie będę mógł wystartować. No i 2,5 godziny później mogę powiedzieć, że już jest cała ława fundamentowa zasmarowana sporbitem.
z tej 20-kilogramowej paczki, zobaczcie, zostało tak na dobrą sprawę 1/4, więc nie wiem, ile tu jest dokładnie metrów kwadratowych na tej ławie, ale poszła jedna warstwa taka już normalnie bez żadnego rozcieńczania, plus jedna warstwa gruntująca. No i to starcza na tą ilość fundamentu. Wyszło przyzwoicie, wyszło bardzo, no przyzwoicie, wyszło bardzo ładnie. Nie ma co tu krytykować. Wszystkie szczelinki spróbowałem zasklepić, tak żeby nie było żadnego podciągania wody. I teraz odczekam do jutra najprędzej, o ile mi się uda. Muszę kupić jeszcze ten palnik do tego zgrzewania na gorąco. No i będę rozwijał papę i zgrzewał ją na gorąco. No i będzie można startować. Pogoda jest przednia, zrobiło się super ciepło. Jest bite z 10 stopni teraz jak nic. Także będzie miało to wszystko szansę obeschnąć. A tam zobaczcie, w kąciku jeszcze leży śnieg. Także taka zwariowana pogoda. Ale tak jak mówię, spróbuję już wystartować w przyszłym tygodniu z murowaniem. Tak to wygląda na ten moment. I jestem z siebie na ten moment zadowolony. Co tu by wam jeszcze powiedzieć? No chyba tyle. A tam mi się trochę obsypało w tamtym miejscu na końcówce. Nie wiem, czy to widać na tym filmie, bo tu kamera jest najzwyklejsza z telefonu. Ale to nic. Na razie tam nie będę właził. Jak obecnie, to dopiero wtedy. Tyle na ten moment. Trzymajcie się. Do następnego razu.